Siemanko wszystkim, jak widzicie, wróciłem w to samo miejsce, w którym zginąłem. Już wiem, skąd mnie tamten koleś zaatakował. Już sobie z nim dałem radę, pokonałem go. I już spokój. Bum, bum. A, dobra, czyli tu na razie nie muszę iść. Tam sobie spokojnie później pójdziemy. Jeszcze muszę iść na drabinę, na której nie byłem. Teraz tu. A, zmieniłem sobie broń. Broń od mroku jednak im więcej zadaje niż broń od ognia. Wszakże oni są z... no, z ognistego terenu, także zbroje ich są na pewno bardzo odporne na to. Wielka strzała zniszczenia i atakuje cię mroczny duch. Kolekcjoner Oliver. No szkoda, że się odbiłeś w gnoju. Byłoby zabawniej. A to Hamno. No chodź. Nie no, on sobie ze mnie żarty robi. Dobra, muszę się odsunąć, bo zdechnę. A ja mogę go tak z magii poczęstować. Gówno mu to robi. Żegnaj. Kurwa, zniszczył mi całe wyposażenie. No i nie naprawię tego tutaj. Muszę wrócić do Majuli. Fuck. No ham, człowiek ham, no. Dobra, jeszcze tu zdążę to wszystko porobić. Prawdopodobnie nie zginę. O, wszystko mi poniszczył. Ham. Z nimi lepiej uważać. Boże, tam jest jeszcze trzeci. Dobra. A, czyli ty mnie nie trafisz, ale ja za to mogę... zatruć cię. No, umrzyj. Dobra, jednego mniej. O, jest. I ciebie zatruję. Atakuj sobie, atakuj. Odłamek tytanitu, ognista strzała. I co jeszcze? Mam 92 tysiące. Wielki dobór czarnego rycerza. Super. I to jest miejsce, w którym muszę się przerzucić na klawkę i myszkę, niestety. Ponieważ zginę. Weź przedmiot, którym to było tym. Dobra. Tu chyba nic nie ma. Żadnych przeciwników, mam nadzieję.
Uff. Teraz muszę tu. O Jezu, jak dobrze. Ale nie trafiłem znajdźki. Fuck. No i dupa. Czyli muszę teraz na nowo iść na górę i to samo zrobić. To nic, to pójdziemy sobie na górę. Wierzcie mi, wolę w ten sposób sobie przechodzić takie momenty niż za pomocą pada, który i tak ma mnie w dupie. Przynajmniej wiem, że ten kutas, który się tutaj pojawia, niszczy wyposażenie. Super. To jeszcze raz. Tam była twarz, do której można użyć tego kamienia Farosa, klucza, ale nie będę tego robił, bo to nic nie da. Dobra, cyk. 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 Mam 92 tysiące dusz, nie chcę ich stracić. Muszę to jakoś umiejętnie zejść. Fuck, super. Umiejętnie zeszło, nie ma co. Boże, jedyny. Za pierwszym razem mi się to zawsze udawało. Na nowo. Spadaj pan. Tych znowu z magii. Może najpierw się rozpalę. 10 tych mi zostało. Żarów, cholera. Znaczy kukieł człowieka. Ja zapomniałem, że to są kukły. W trójce był żar. Przestań trzaskać w to. Niepotrzebne mi jeszcze to, żeby ktoś mi to rozwalał. 90 tysięcy dusz poszło się rypać. No chodź. Zaraz, ale jak tego nie opuszczę, to tak trochę nie przejdę, więc muszę to opuścić. Dobra, nie będę się z wami tu chrzanił. Ziaj, ty się skończyły. Też nie dla wszystkich się skończyły. Samonaprowadzające strzały, super. Partia. A żebyś umarł od ognia. I gówno. Umarł od ognia. A jeszcze tamtego sprzątnę przy okazji. Chociaż nie muszę. Cholera, ogień. Nie, on za mną tu nie pójdzie. Ale będzie do mnie strzelał. Może to jest tak niebezpieczne miejsce. Zachciało mi się przygód.
Gin. Dobra, poczekamy. Dobra, umieraj pan, umieraj. Dobra, jeszcze tylko ten. Dobra, umieraj pan. Znowu jak źle zeskoczę i wpadnę w lawę, to 90 tysięcy dusz pójdzie się rypać. Dobra. Pełne skupienie, chociaż tam będą przeciwnicy na bank na dole. Tam jest jeden. On będzie do mnie strzelał. Więc może mi się uda go ustrzelić. Nie, nie trafię go tak. Ja wiedziałem. Ale stąd może mi się uda. Chodzi o to, żeby tylko ich zestrzelić stamtąd. Dobra. I teraz zobaczymy, czy mi się uda ta sztuczka. Dobra, udało się. Weź przedmiot. Złoty sygnet chciwego węża razy 3. Dobra. I tu już mogę pada wziąć do ręki. I sobie cyk na dół. A, czekaj. Pomału. Tu powinien być jeszcze jeden typek. Nie. Oczywiście. Umrzyj. Zostało mi 6 wystrzałów. Czyli 3 na tego i wtedy będziemy mogli sobie pójść dalej już. Umrzipel. Dobra. Dobra, cyk. Cyk. Gdzie jest ta drabina? A, tu. Ryzykowałem. Dobra, tutaj mamy ognisko, to sobie je rozpalimy. Będę się zaraz tepał do Majuli, żeby się naprawić. Ale najpierw sobie zgaszę ogniska, żeby mieć już spokój. Tepnę się do Majuli. Szybko się naprawię, może level wbije jakiś. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Czeka mnie teraz bardzo upierdliwa walka. Najpierw muszę się naprawić.
Naprawa. Czekaj, bo tu jeszcze jedna. O Jezu. Ile straciłem kasy. Dobra, może sobie wzmocnię trochę ten mój ekwipunek. Dobra, na plus 7 póki co wystarczy. Jak widzicie, tego trochę nafarmionego mam, jakby nie patrzeć, trochę się tego zbierało. Dobra, buty. Tu mogę coś kupić? Nie. Teraz mam 90 tysięcy dusz i chciałbym jeszcze na pewno kupić tamte kamyczki od kolesia. Więc pewnie się tepnę tam do niego. Tepnę się, zakupię sobie te kamyczki, żelazna warownia. O, jak kupię sobie te kamyki, kupię sobie tę pachnącą gałąź. Zaklęcia wykupiłem, tutaj chciałbym te wszystkie znajdźki poszukać, pozbierać, ale nie dam rady teraz. Póki nie będę miał jakiejś obrony przed ogniem i to bardzo mocnej. Ale kamyczki sobie mogę kupić, 90 kafli powinno styknąć. O, tu od razu mogę znajdźkę podnieść. Żelazny klucz. Ciekawe, co otwiera ten żelazny klucz. O! Tu powinien jeszcze jeden zejść koleś. Nie słyszę go. U tego kolesia, co tutaj jest, możemy zrobić taką fajną rzecz, że możemy sobie u niego zmniejszyć wymagania zaklęć. Co jest bardzo, no, fajną sprawą. I kupię sobie u niego kukłę. Teraz wam nawet pokażę. Nie mam chyba żadnego zaklęcia, na którego nie mam. Mam. O, przyciąganie na przykład. Teraz tak, kadzidło wydzielające specyficzny zapach. Zaklęcie wymaga to kadzidło z większej inteligencji, ale kurwa wymagany. Aha. Mogę sobie to użyć. Cyk. Aha, to jeden zmniejsza. Dobra. Czaję. Czy mam coś jeszcze, co wymaga dużo? Co to jest? Nie ma sensu tego wykorzystywać. Chyba, że to, ale to też ma tylko dwa użycia. Nie, tak to ja dziękuję. Dobra, to już mamy ogarnięte. Ten żelazny klucz mnie interesuje. Otwiera żelazne drzwi w żelaznej warowni. Żelazne drzwi? Są jakieś drzwi, których... O Boże, serio? No idzie ten typ, go znowu. A, to jest jakiś koleś, o Jezu, jak on leje. Nie. Dobra, uff. Boże, co te boty takie głupie? Ciekawe, co za niego dostałem. Po co ja używałem? O, używałem klejnotów życia, nie wiem po co. Dobra, skaczę do Majuli. Ulepszę sobie level, chyba jeden punkt. Może z dwa. Nie wiem, ile tam wymaga. I za resztę kupię te klejnoty życia, które są bardzo przydatne.
Mogę ulepszyć? Nie, nie mam. Dobra, nowy poziom. A, mogę sobie ulepszyć, dobra. Mogę sobie dać dwa levele. Adaptacja zwiększa odporności. Dobra, damy sobie witalność. A za resztę kupię kamyczki. Nie będzie ich dużo. 31. Całkiem sporo. Zważywszy, że potrzebuję trochę tego. I tepamy się do Bożek Egila. Tak. Egila powinno być. Tak, i tutaj już mamy powłączane te wszystkie ognie, więc możemy sobie spokojnie iść dalej. Tu chyba nic nie będzie. Nie ma tu nic, tak. Ale tu na dole są znajdźki. Tak, tu jest jedna znajdźka. Piorunujący krótki łuk, super. To jest bot do wyzwania. Boże, nie, to był głupi pomysł. Załatwimy go tak. Dobra. Łowczyni głów. Super. Z kolejny mobek, tym razem zasięgowy. Bot raczej. Nie wiem, czy to jeszcze jakiś znak będzie. Powiem szczerze, żeby się przydał na tego bossa, bo ten boss będzie dosyć upierdliwy. Znaczy, no, ja powinienem dać radę go zabić, o ile mnie nie trafi. Ewentualnie mógłbym zrobić tak, że sobie zamiast broni wezmę tarczę. Jest jakaś tarcza chroniąca przed ogniem? Dobra, to po prostu sobie wezmę tą tarczę, którą noszę. Tak. Po prostu będę się nią bronił, ale będę tak atakował i to powinno być ok. Jeszcze sobie wezmę tylko flaszki. Nie możemy iść na bossa. Pewnie zginę. A to nic. Takie moje szczęście. Jest to bardzo upierdliwy boss. Oj, bardzo. Potrafi zrzucić człowieka i wkurza. Zobaczę, ile razy będę musiał się leczyć, ale powinno być ok. Najgorsze jest to, że się będzie, może się na mnie agrować. Tak, wiedziałem. I na mnie, oczywiście. Weź się odczep pode mnie. Spadłem do lawy. No tak. Bo czemu by nie? Oh, Jesus. Nienawidzę tego bossa. Będę musiał sobie coś jakieś zmienić te. Będę musiał sobie pozmieniać szybciutko moje
kurde, no. Boże, ja mu z tego nic nie robię. Zabij go, no. Na co czekasz? Zastaw mojego bota. No i dobra. Muszę sobie pierścionki pozmieniać. Coś przeciw... na ogień. Tak, przed ogniem. Zamiast złotej pieczęci możemy dać coś, co zmniejsza obrażenia. Może atak fizyczny? Dobra. Zwiększymy sobie atak fizyczny i teraz zrobimy inaczej. Dodamy sobie tarczę. Spróbuję go zabić normalną bronią. Może się uda. Znaczy, będę go z magii łupał, ale postaram się zabić go ręcznie. Wezmę sobie, tylko przygotuję mroczną sferę. Ponieważ ta zmroczna sfera jest OP. Drugie podejście do bossa. Oczywiście, zaczyna się. Oczywiście. Dobra, zajął się nią. Okej. Niech on sobie ją bije, a ja sobie będę go klepał ze skilli. No nie, uczepił się mnie. Dobra. Teraz będzie mocne pieprznięcie. Ta. I na to byłem przygotowany. Dobra, jest zajęty nią. Nie, 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 nie. Nie no, panie, zostaw pan mnie. Dobra, czas na heala. Może on będzie cały czas ten sam atak robił? Tak. Nie, nie, dlaczego? Jezu. Czemu ten głupi... Czemu ten głupi bot musiał umrzeć? Jezu, jak mnie wkurza ten boss. Naprawdę nie ma nikogo, kto mógłby tu przyjść i pomóc. No tak, 140 poziom, to ja się dziwię, że nie ma tu nikogo, kto mógłby mi pomóc. Jest. Ten boss jest prosty, tylko denerwujący. A ten bot jest do dupy, a nie do pomocy. Umrzyj.
Oczywiście z 10 tysięcy ludzi grających w tą grę nie ma nikogo, kto mógłby przyjść i mi pomóc. Tak, to jest właśnie to. Dobra. Pomyślmy. Dostrajanie zaklęć, zwiększony damage. Zwiększa obronę fizyczną. I chuj. Dobra, w razie czego mam mroczną sferę, więc jak zaatakuję bota, to będę go bił cały czas mroczną sferą. I jeszcze wezmę sobie to. I jeszcze sobie zjem to. Dobra. Dobra. Póki co widzę, robi to samo. Nie, już mi bota ściągnął. Boże, za jaki grzech. Nie. No i czemu nie zrobiłaś przewrotu? Za jakie grzechy? No i za jakie grzechy? No. Teraz po mnie, widzi? Głupi bot. To jest najbardziej nubowskie podejście do bossa, jakie kiedykolwiek miałem. Naprawdę. Żaden boss już mnie dawno tak nie zdenerwował, nie zirytował. To jest... Gdyby nie to, że trzeba tego bossa zabić... Znaczy... No tak, trzeba. Gdyby nie to, że trzeba go zabić, to ja bym go po prostu sobie zlał. Ciepłym, kurwa, moczem. Naprawdę bym go zlał ciepłym moczem. A ta łowczyni głów ginie jak pies. Żeby przynajmniej zjechać mu pół HP, ona potem może sobie umrzeć. Ale dać zjechać sobie pół HP. Tylko tyle. Jakby tylko tyle stracił. Nie pamiętam, czy da się go otruć. Ale nie będę kombinował. Dobra, wezmę sobie rezonującą duszę jako pierwszą. Bo i tak mam dzwoneczki jako pierwsze. Jeszcze takie małe pole do walki. Kurde macie. Dobra, zajął się nią. Nie zrzucaj jej, błagam. Na spokojnie teraz. Czemu na mnie? Czemu na mnie? No i teraz jak chce się napić,
Jezu, czemu ja takie błędy robię? I zaczyna się popis. Dobra, zostałem sam. O-o. Szybko. Dobra. Nie zdążę się napić. Cały czas będziesz stroił to samo. Jeszcze raz zrób to samo, dawaj. Dobra. Boże, znowu to samo. Nie, no kurwa. Przyszedł na low HP, kurwa. Co mnie podkusiło, że i tak bym się nie uleczył, to on by mnie pierdolnął i tak bym zdechł. Jezu, jakie to jest kurwa głupie. A zjechałem już mu prawie całe życie. Zostało mu dosłownie mało. On musiał swoje gówniane gówna robić. O Boże. Będzie dłuższy odcinek. Hu z tym. Jeszcze jedno podejście. Jak teraz go nie pokonam, kończę odcinek. Głupi gówno. Wypadł. Boże, nic mu to nie robi. Ja pierdolę. Jebnij się w łeb. Ostatnie podejście. 38 minut odcinka. Będzie długi odcinek. Jak teraz przegram, dokończę odcinek i będę sobie później walczył z nim następnym. Ale to jest taka lipa, no. Kupi bocie, tam lepiej się schowaj, kurwa. Już mnie denerwujesz. Od razu sobie wezmę to. Stary, rozjarzony klejnot życia. Dobra, jeszcze raz. No stres. Dobra, zaczyna swoje ataki. Nie zrzucaj jej, błagam. Bij sobie ją tak, ale nie zrzucaj jej pod żadnym pozorem. Daj się lać. I nie patrz na mnie. Dobra, jeszcze mnie trafił, to jeszcze zrozumiał. Chyba będzie najlepsze podejście. Dobra, uczepił się teraz na mnie. O-o. Co on robi? A, zmienia pozycję, dobra.
On ma low HP, on ma low HP, on ma low HP, on ma low HP. Tak! Strychu. Tak. 40 minut odcinka, pół godziny walki. Czyli to co lubię, skamieniały przedmiot. Dobra, udało się. Dobra, idę sobie tutaj, rozpalę to ognisko. I widzimy się w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku idziemy sobie tutaj. Czyli idziemy na DLC. Co to jest? Nie wolno wkraczać na drogę do krainy prastarego władcy. Nadchodzący intruzi napotkają przeciwności godne monarchów. Wieży starego żelaznego króla żyje dziecko mroku. Gdy wyschnie woda i zniknie ścieżka, podła pokusa wnet się rozpierzcha. Dobra. Tu się z wami żegnam. Trzymajcie się na razie. Elo.